Dlatego właśnie koło pomnika Gimnazjum Realnego imienia Juliusza Słowackiego z okazji instalacji tablicy informacyjnej 110. rocznicę jego założenia wszystkim przypomnieć, jak było i po co było, a również poprosić o pamięć o tejże jakże zasłużonej placówce wszystkich, w szczególności młodsze pokolenie, bowiem bez znajomości historii nie może być teraźniejszości, a tym bardziej przyszłości. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna. Aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi. Wszyscy wiemy, bez języka, bez szkoły nie będzie języka polskiego. Bez języka polskiego nie będzie Polaków tutaj. Jeśli nie będzie tutaj mniejszości polskiej, region straci swoją tożsamość. Jeśli straci swoją tożsamość, młodzież stąd wyjedzie i nie będzie chciała wracać, bo nikt ich nie nauczy miłości do małej ojczyzny. Jedyne co mogę powiedzieć, dneska je chyba, że w Orlové już polskie gimnazjum není. Je niekde pryč, że to niekto rozhodl a je mi to trošku líto. Nie damy pobrzeć mowy, polski my naród, polski lud, król.